Twoja Ami. Ja, Budyń. Po pierwsze, hejterzy nigdy mnie nie pokonają. I bardzo Wam dziękuję za wszystkie miłe słowa. Będę nagrywała dalej. To dzięki Wam Ami się nie poddała. A po drugie, niedługo mój wielki dzień, czyli pierwsza komunia święta. Jestem mega podekscytowana, ale niestety nie przewidziałam maleńkich kłopotów. A w zasadzie ogromnych. Zresztą sami zobaczcie. O nie, czuję kłopoty. Zbliżają się nieubłaganie. Amelka, co ty tu robisz? O 15:30 miałaś próbę w kościele. O nie, jest 17:00. Całkowicie o niej zapomniałam. Pobiegnę szybko i może jeszcze zdążę na końcówkę. Sorry, mamo. Co za gapa? W sobotę ma komunię, ona próbie zapomniała. Czułem, że coś wisi w powietrzu, ale jak zwykle nikt mnie o zdanie nie pytał. To będzie najszybszy bieg mojego życia. Szybko, szybko, a co jak nie zdążę? To nie będę wiedziała, w której ławce siedzę, ani czy mam jakieś czytanie w kościele. O nie, nikogo już nie ma! I co ja teraz mam zrobić? Mama będzie wściekła! Przez tą pandemię nie mam normalnych przygotowań do komunii. I była tylko jedna próba, na której nie byłam. Nawet nie będę wiedziała, gdzie siedzę! Zdążyłaś? Nie! Nie martw się, jakoś sobie damy radę. Najgorzej usiądziesz w ostatniej ławce. Wiem, co czujesz. Kiedyś też się spóźniłem na rozmowę o pracę jako kierowca. I mnie nie przyjęli. Ale poczekaj, poczekaj. Zaraz poprawię ci humor. Niby jak? Przyszła do ciebie paczka, a w niej twoje buty na komunię. Wreszcie! Już się bałam, że nie dojdą. Są takie śliczne. Przymierz. No. Przymierz. Są za małe, nie mogę dalej wsunąć nogi. Ciśnij! Nie wiesz się! Amela! Co teraz zrobimy? Nie wiem. Nie chcę iść do komunii w trampkach. I co teraz? Ups! Przez przypadek zamówiłyśmy za małe buty i teraz mamy problem. Mam nadzieję, że uda się to jakoś odkręcić. Mamy tylko kilka dni. Masz już lepszy humor? Średnio. Mam coś dla ciebie na poprawę humoru. Przyniosłam ci moje stare zdjęcie z komunii. Popatrz. Ja też wyglądałam na obrażoną i nie w sosie. Ale śmiesznie wyglądałaś jako mała dziewczynka. Mam pomysł. Chodź, zmierzymy twoją sukienkę komunijną i od razu poprawię ci się humor. Poczekaj chwilę. Zaraz będę z powrotem. A wy chcielibyście zobaczyć moją sukienkę na komunię? Jeśli tak, to zostawcie łapkę w górę. Mam. Trzeba bardzo uważać. Zmierzysz? Pewnie, nie mogę się doczekać. Dobra, a gdzie twoje rajstopki i gdzie twój wianek? Tutaj. Pokaż. Nie ma. Na pewno je schowałam w tym pudełku. Jeszcze wczoraj sprawdzałam. Zastanów się, może położyłaś je gdzieś indziej, schowałaś do szuflady albo gdzieś. Na 100% je tutaj wkładałam. To co się z nimi stało? Ej, kto kupił Budyniowi tą nową zabawkę? Jakieś białe rajstopy. Rozrabia jak szalony. To nie może być prawda. Ten nasz Budyń to taki słodziak. Wiecznie się tylko wygłupia. To moje takie kochane maleństwo. Ups, chyba ktoś mnie przyłapał. Budyń, co ty wyprawiasz? To twoja wina. Nie domknęłaś szafy. Całe podarte. A gdzie jest? O nie, nie. Nawet jakbyście mnie torturowali, to nic nie powiem. To super zabawka. Czy można mieć większego pecha? O, Julka, odbiorę. Może chociaż ona będzie miała dla mnie dobre wieści. No tych rajstop już nic nie uratuje. Ale ty, spryciarzu, gadaj, gdzie jest wianek. Ani mi się śni. Już jest mój. Komunia tuż. A nam się nic nie udaje. Muszę to jakoś naprawić, bo inaczej Amelka dostanie zawału, a ja zwariuję. No, Julcia, co tam? Wiem, kompletnie zapomniałam o próbie. Co? Muszę się nauczyć aż 5 pieśni i podziękowań dla księdza? Przecież ja po nocach spać nie będę. Wyślesz mi je. Przecież muszę się tego nauczyć. Komunia to jednak bardzo dużo stresu.
Naprawdę się boję, czy wszystko się uda. Nawet się nie waż, to moja torebka i ukryję ją dobrze, żebyś jej nie dostał. Co za pech, trzeba było poczekać aż zaśnie. To jakiś koszmar, ale przecież dam radę. Wszystkiego się nauczę i na pewno będę miała wszystkie dodatki do sukienki. Ale ja muszę wymienić te buty na większy rozmiar. Moja córka ma komunię już w sobotę. Ale proszę mnie znowu nie przełączać. Od 2 godzin wiszę na telefonie i nikt nie może mi pomóc. Dobrze, że chociaż ty obiecałeś zamówić nam fryzjera na sobotę. Ja? No proszę, powiedz, że fryzjer będzie na sobotę! To może ja pójdę do siebie zadzwonić, może ma jeszcze jakiś wolny termin? No co, zapomniało mi się! Czy wam się to nigdy nie zdarza? No wiem, w sumie to była tylko jedna rzecz, o którą poprosiła mnie Ania. No proszę, proszę, panie fryzjerze! Naprawdę nie da się ich wcisnąć? Może być nawet 5 rano. No dobrze. Nawaliłem. I co ja teraz zrobię? O, budyń! Jak cię trochę pokiziam, to od razu będę miał lepszy humor. Spadaj, czy ja przyłażę i cię kiziam, jak mam zły humor? Idę stąd. No budyń, daj się pogłaskać. A to co to? Czy to nie jest to coś na głowę? No to teraz będę bohaterem! Ania na pewno mi wybaczy, że nie będą miały fryzjera. Amelka, buty przyszły! Jest już twój rozmiar! Daj szybko i zaraz będę gotowa. No czekam i nie mogę się doczekać! Niecierpliwa jestem! A ja znalazłem wianek. Jesteś dumna ze swojego mężusia? Cudownie! Mój bohater! Ami! Ami, jest wianek! O, i wreszcie dobre wiadomości! Zaraz będę gotowa! No ile jeszcze? O, czuję, że ktoś będzie ślicznie wyglądał. To będę ja. I nadeszła chwila prawdy. Za chwilę wszyscy zobaczymy, jak wygląda Amelka. Trzymajcie kciuki! Ale się stresuję. Zaraz ją zobaczymy. Wyglądam? Wyglądasz po prostu pięknie! Jestem z ciebie taka dumna! A uważasz, że pasuje mi ta torebka? Cudowna! Ach, to będzie wspaniały dzień! Mam nadzieję! Jeżeli wam się podoba, to zostawiamy wszyscy łapkę w górę, by Amelce zrobiło się miło! Jak wam się podoba moja komunijna sukienka? Bo dla mnie jest cudna! Kochanie, chyba mamy problem! Nie mam czym iść na komunię, bo ta koszula się w ogóle nie domyka. To po co ty jesz te parówki i te ciasteczka? Ja nie mogę, ale ja z tym Piotrkiem. Tego się właśnie spodziewałem. A, i oddawaj tą parówkę. Ale kochanie, może nie jest tak źle? A może jest? Ja chyba zwariuję. Po prostu chyba mam atak paniki. Mamuś, mamuś. Spokojnie, spokojnie, wszystko dobrze, dobrze, dobrze. Ty wyglądasz pięknie, tak? Ale Piotr chyba pójdzie w dresie na tą komunię. Nie, nikt nie pójdzie w dresie, oddychaj spokojnie. Wdech i wydech, wdech i wydech. Raz i dwa. Gdzie jest Piotr? Czy ty jesz tort na komunię, Amelki? No, ale powiem ci, zdecydowanie następnym razem weź malinowy. Ale to było na przyjęcie! Nie martwcie się, połowę zostawiłem dla gości. Wow, w takich chwilach zawsze się zastanawiam, ile tak naprawdę nóg ma stonoga?
Mam nadzieję, że do komunii mama się obudzi. Powiedzmy, że organizacja komunii to dużo pracy. Nie martwcie się, z mamą już lepiej, ale Piotrek ma zakaz jedzenia słodyczy przez miesiąc. A teraz już się z wami żegnam i szykuję się na moją komunię. Pa, kochani! Pa! I pamiętajcie, nigdy nie pijcie wody z klozetu, bo można łatwo do niego wpaść. No co? Kolega mi mówił.